Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, jesteśmy w bardzo ważnym momencie i to trochę podsumowania tego, co się już wydarzyło i opowiedzenia o tych relacji, które mamy z naszymi wyborcami w różnych miejscach województwa opolskiego. Dlatego chcieliśmy Państwa też poinformować, że jak na razie wszystko w miarę pozytywnie nam przebiega. Mamy dobre sygnały ze strony mieszkańców województwa opolskiego o naszą kampanię, o odbiór naszych kandydatek i kandydatów, o tą wartość merytoryczną, którą ze sobą niosą w tej kampanii. No i oczywiście wielka mobilizacja. Dzisiaj każda z pań i panów powie też, co ma w planie na najbliższy weekend, piątek i sobotę. I oczywiście spotykamy się 1 października na Marszu Miliona Serc. Wydarzenie dla nas bardzo ważne, ale widzimy też, że ważne dla naszych mieszkańców. 25 autokarów, 24 kandydatów. My się rzadko już widzimy w takim gronie. Ostatni raz chyba, gdy była prezentacja listy. Mi się wydaje, że to już było jakiś rok temu i tak dobrze mieliśmy okazję się poznać, bo jeśli kogoś z kandydatów nie ma w tej chwili, to znaczy, że gdzieś już biegnie, gdzieś już działa. Ta kampania jest dla nas bardzo intensywna. Działamy tak, żeby w całym województwie, w całym okręgu mieć jak najwyższe wyniki. Także na równo za dwa tygodnie będzie ostatni dzień kampanii. No, na pewno z marszałkiem i kandydatami wymyślimy coś specjalnego, także już z góry zapraszam, bo zakończenie będzie godne tej intensywnej kampanii. Dwa cele. Niedziela, marsz Miliona Serc. Świetne informacje, bo to, co mówi marszałek, potwierdzają też inne nasze koleżanki i koledzy. Frekwencja się zapowiada rekordowa, więc widzimy się w Warszawie, a potem przez kolejne dni w Opolu, innych miastach, miasteczkach, wsiach Opolszczyzny. Nie wiem, czy my za dwa tygodnie będziemy tak w stanie ustać, tak będziemy zmęczeni, ale to będzie zmęczenie w najlepszej sprawie, jaka może tylko być. Dla Polski, dla Opolskiego, dla naszych wyborców. Będąc w Opolu, w Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu czy w Namysłowie, widzę, że ludzie mają nadzieję. Boją się tego, co mogłoby się stać, gdybyśmy nie wygrali. Dlatego z wielką siłą, z wielkim entuzjazmem dalej ruszam w kampanię wraz z moimi kolegami, koleżankami i wierzę, że będzie dobrze. Jestem przekonany, że te wybory wygramy, bo ludzie chętnie zagadują, chętnie i jest taki pozytywny odzew. Na najbliższe dni, w najbliższą sobotę zapraszam wszystkich do Kluczborka, gdzie o godzinie 15 odbywać się będą marszałkowskie dni dla zdrowia. Tam będzie można się przebadać, skonsultować z różnymi specjalistami. No a w niedzielę marsz Miliona Serc. Z Kluczborka jadą dwa autobusy, także zachęcam. Jako seniorka jestem w tej chwili na najmłodniejszej platformie i jestem wspierana przez młodzież. Proszę Państwa, seniorzy są przeźroczyści dla wielu osób. Pragnę zaznaczyć, że jesteśmy ważni, że to nasza praca w naszej młodości sprawiła to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie zapominajcie o seniorach, dajcie nam szansę na to, żebyśmy uczestniczyli w życiu samorządowym i społecznym. Znajdujemy się na ostatniej prostej kampanii, która zaczęła się od 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. My te konkrety, ja również te konkrety przedstawiamy dla województwa opolskiego, dla naszego regionu. Jutro z Piotrem Mielcem rano zapraszamy na konferencję prasową, gdzie powiemy o kilku konkretach z obszaru turystyki. Jutro również opolski ekspres Denty. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na Opolu Głównym, żeby usłyszeć kolejny świetny koncert. Na niedzielę wszyscy do Warszawy. Kampania faktycznie ma różne wymiary. To nie tylko oczywiście banery, ulotki, to nie tylko media społecznościowe, ale najcenniejsze dla mnie są spotkania właśnie na ulicach z ludźmi. Reprezentuję środowisko oświatowe, cały czas o tym mówię. Przygotowujemy dla naszych nauczycielek i nauczycieli i wszystkich osób związanych z edukacją, dla naszych prymusów, piękną galę w poniedziałek 2 października w teatrze naszym tutaj opolskim, na którą serdecznie zapraszam. Są jeszcze możliwości zgłoszenia się do nas po wejściówki. A oprócz tego jeszcze Stowarzyszenie Pozytywni, którego też jestem członkinią, w sobotę zaprasza kobiety i nie tylko na konferencję z wspaniałymi panelistami do Zespołu Szkół Medycznych na godzinę 10, aby porozmawiać o prawach kobiet. Bardzo dobry odzew społeczeństwa. Ja jestem codziennie praktycznie na ulicach, rozmawiam z wyborcami, rozmawiam z mieszkańcami województwa opolskiego. No i to zaskoczenie, wielka nadzieja na zmianę władzy, ale także propozycje od ludzi, wcześniej mi nieznajomych,
słuchaj, wywieszę twój plakat, wywieszę twój baner, pomożemy, będziemy rozmawiać ze znajomymi. To jest bardzo, bardzo wiele, więc to również pozytywnie nakręca do działania, ale także zwracam się za państwa pośrednictwem do wyborców, tych bardziej lewicowych, mających serce po lewej stronie. Ja jestem waszym przedstawicielem na liście Koalicji Obywatelskiej, także proszę o poparcie. Spotykam się z bardzo przyjemnym odzewem. Dużo kobiet, mam skierowaną szczególnie do kobiet tą kampanię. Kobiety mówią, tak, ja panią znam, ja chciałam na panią głosować właśnie, widzę, obserwuję panią w internecie. Bardzo, bardzo dobry odzew. Natomiast jeśli chodzi o plany, moje plany są bardzo intensywne na ten weekend. Dzisiaj jestem na urlopie, ale ostatnie szlify do gali Opolskiej Kobiety Sukcesu, która odbędzie się jutro. Będziemy wręczały statuetki dla kobiet z kategorii biznes, kobieta społecznie działająca, znakomity samorządowiec, ambasadorka Kobiet Sukcesu i ambasador Kobiet Sukcesu. Skończę tą galę może o drugiej. Chyba wsiądę od razu w autobus i pojadę oczywiście do Warszawy. Następnie kampania, oczywiście jeszcze w międzyczasie drugi kongres biznesu, gdzie prowadzę panel, duży panel dla kobiet biznesu. Także bardzo intensywnie. Kobiety, jestem waszym głosem. Plakaty już wiszą, billboardy również. Ostatnie 2 tygodnie kampanii, jak niektórzy mówią, najważniejsze 2 tygodnie kampanii. Przed nami jedno z kluczowych wydarzeń, czyli Marsz Miliona Serc. Do zobaczenia w Warszawie. A przede mną 2 tygodnie decydującej kampanii, kampanii bezpośredniej spotkań z naszymi mieszkańcami. Jeśli szukacie dobrego przedstawiciela, gospodarza samorządu, który może nas reprezentować w Sejmie, powierzcie mi ten mandat. Zmniejsza się ilość osób niezdecydowanych, jest to ponad 5% w tej chwili. I 3/4 z tych 5% to są osoby, które chcą głosować na opozycję. Macie państwo doskonałą drużynę. Bardzo często słyszeliśmy, że jest trudno wybrać, że nie ci kandydaci. Teraz mamy naprawdę fantastycznych kandydatów i muszę państwu powiedzieć, że mnie osobiście dużo trudniej konkuruje się z nimi niż z opozycją. Bo spotykając ludzi na ulicach widzimy, że ludzie mają dość malwersacji, dość kłamstw, dość manipulacji i chcą faktycznie nowej, wolnej Polski. A więc idźmy wszyscy na wybory. Kandydatów macie wspaniałych, żeby ich wybierać. Jeszcze 2 dni na dopychanie kolanem tego, co się ma pokazać na ulicach. Banery, plakaty. Niedziela wiadomo, tak jak wszyscy. A od poniedziałku w amerykańskim stylu ściganie się na uściśnięcie dłoni. To znaczy mam już rozpisane codziennie po 2-3 miejsca, gdzie będę kursował i spotykał ludzi. Natomiast powiem państwu, w tym tygodniu poczułem się jako kandydat jeszcze lepiej, bo brałem udział w debacie, w której miałem okazję rozmawiać ze swoimi przeciwnikami. Jeżeli ktoś ma spuścić głowę, to nie ja. Cieszę się bardzo, że mogę być w tej drużynie. No i wierzę w to, że zwycięstwo jest bliskie. A potwierdzeniem tego będzie chociażby spotkanie w Warszawie w niedzielę. Jestem jednym z wielu kandydatów. Znacie mnie, moja kampania polega na bezpośredniości, spotkania w różnej formie z wami, właśnie uścisk dłoni, o której pan senator przyszły, mam nadzieję, powiedział. No i ta kampania będzie dalej kontynuowana. Znacie mnie, jeśli taki będzie wasz wybór i wasza wola, znajdziemy się w Sejmie. W pierwszych dni kampanii jestem na ulicach całej Opolszczyzny. Przede wszystkim rozwiązuje problemy mieszkańców. Zatrute rzeki, Odra i kanał Gliwicki, totalna wycinka lasów, które idą w rękę Zbigniewa Ziobry. A przede wszystkim Grupa Azoty jest w potężnym kryzysie finansowym i niebawem ponad 1500 osób może stracić pracę w Kędzierzynie-Koźlu. Politycy mają przede wszystkim rozwiązywać problemy mieszkańców. Dlatego do ostatnich dni kampanii będę na ulicach i będę z wami, ponieważ nie pozwolę, żeby cokolwiek wam się stało złego. Dlatego zarówno ja, jak i Koalicja Obywatelska zapewnimy, że po wyborach zwyciężymy i nie dopuścimy do takich tragicznych sytuacji. Jeszcze nigdy nie doświadczyłem tak agresywnej, tak konfrontacyjnej kampanii wyborczej. Nie przypominam sobie, żeby ten czas był wypełniony takim hejtem, taką konfrontacją, taką nagminną kradzieżą banerów. I przy tej okazji chciałbym zaapelować po raz kolejny do wszystkich komitetów, do wszystkich osób zaangażowanych w kampanię wyborczą o obniżenie
temperatury tego wyścigu do 15 października. Najważniejszym elementem jest bezpośredni kontakt z wyborcą, dlatego te najbliższe dwa tygodnie planuję spędzić na ulicach opolskich miast i miasteczek, nie tylko w Opolu, Kędzierzynie, Brzegu i Nysie, ale również w Strzelcach, Wołczynie, Kluczborku, Baborowie czy Kietrzu. Tam będę bezpośrednio rozmawiał z wyborcami, z mieszkańcami naszego regionu. I sprawa ostatnia, 15 października zdecydujemy, w jakiej Polsce będziemy żyć, czy Polsce europejskiej, samorządowej, Polsce praworządnej, Polsce zwróconej ku Zachodowi, wolnej od homofobii, Polsce tolerancyjnej, czy przeciwnie, Polsce autorytarnej, Polsce zmierzającej w kierunku standardów białoruskich. To bez wątpienia najważniejsze wydarzenie, to najważniejsze wybory od 1989 roku, które zdecydują, czy liderzy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czy liderzy PiSu będą siedzieli w ławach poselskich i rządowych, czy będą siedzieli na ławach oskarżonych.